Czasami się zdarzy, że już jesteśmy na praktycznie skraju śmierci. Walczymy bardzo często, więc ja też dzielnie idę w bój i bardzo często bywam ugodzony, bądź gdzieś tam zaczynam mocno krwawić. I właśnie w oparciu o taką sytuację chciałem wam się pochwalić prawie że bohaterską śmiercią na polu bitwy. Napisałem utwór o nazwie To jest już koniec Emmy i Elmenora, chociaż może nie. Boleśnie ugodzon, ja i Emma, ma towarzyszka, oboje upadamy i się wykrwawiamy, czas zwalnia dookoła, już nic nam pomóc nie zdoła. Dzielny to był bój, lecz kończy się już nasz znój, niczego nie żałujemy i do lepszego miejsca idziemy. Śmiercią bohaterską umrzeć czas już nadszedł, lecz wnet ktoś do nas podszedł i zajął się nami, to znaczy naszymi strasznymi ranami. Więc żyjemy i dalej możemy wędrować, lecz w porównaniu do naszego dramatycznego konania, niemal aktorskiego umierania, to każdy sztukmistrz i wojownik teraz może się schować. To witam wszystkich na kolejnej sesji DDD naszej dzielnej drużyny debili. W ostatniej sesji skończyliśmy na tym, jak drużyna uratowała się przed jakimś fioletowym śluzem, który zaczął zalewać pomieszczenie, a Emma wydostała się z tego pomieszczenia, rozcinając jedną ze śluz, wychodząc z niej i napotykając Mordegarda, który wcześniej przeszukiwał pomieszczenie, ale uznał, że w sumie nic ciekawego nie ma. Wyszedł stamtąd i widzisz, jak Emma się tak wygrzebuje z tej śluzy. Trochę ma bruty, kurwa, co to jest? Mam trochę buty, ale tylko trochę. Trochę buty i trochę brudna, więc bruty. Idziemy robić łyby? Zajebiście się zaczyna ta sesja. Dobra. Przypomniała mi się Madzia z tym dźwiękiem teraz, jak na nią spojrzała. Daj spokój, przynajmniej brzmię normalnie i nikt mi... Tak. Teraz, tak! Ale widziałam, jak zdychaliście ze śmiechu na tych cholernych kamerach za każdym razem, jak się odzywało. Ja nie mogę się doczekać, aż Madzia się usłyszy, nie? No. Nie umiem tego powtórzyć. Idźmy dalej. Widzisz, Mordegardzie, że Emma ma jakieś buty umrusane jakąś fioletową mazią jeszcze trochę, ale ta maź powoli spływa z tych butów i zaczyna wsiąkać w ten statek, tak jak krew wcześniej. A ty się żeś stąd tu... Gdzie? Jak? Skąd wzięła? Tak mi słów po prostu. Mordegard patrzy na ciebie. Wow. Wycieram swoje buty w to podłoże. Bardziej. Czy ktoś jeszcze się tam wynurza za Emmą? Ja to zostaję. Fajne miejsce, nie Elmenor? Przestuduję sobie to, co może być napisane na ścianach. Akurat w tym pomieszczeniu nie ma żadnych napisów. Ewentualnie przed... może być jeden. Przed przejściem tym po środku, po prawej stronie, widzisz po prostu, jak jest napis oczyszczenie. No dobra. To... A co to są te drzwi po drugiej stronie? Te po lewej, gdzie jeszcze was nie było? Mhm. No, są trzy pary śluz. Trzy pary, kurwa, co? Trzy śluzy tam są. I no, każda prowadzi do jakiegoś innego pomieszczenia, nie? A one się odblokowały, czy nie wiemy jeszcze? Jeszcze nie. Ja czytam oczyszczenie. Tak myślę. Albo może jednak nie. I pójdę do tamtych drzwi. Po lewej stronie. Które się jeszcze nie odblokowały. Liczę na to, że jak się zbliżę, to się odblokują. Nie, są cały czas zamknięte. To wracam do oczyszczenia. Te się otwierają. To widzę w środku. W sumie jest to puste pomieszczenie. Po bokach widzisz tylko takie małe otwory. Jak nie wchodzisz, to nic się nie dzieje na razie. Nie, podziwiam z zewnątrz. Atro, ile? Do których podszedłeś? W końcu? Te po środku, po prawej tutaj, do tego pomieszczenia, co to jest. O. Znaczy, jak Elmanor podchodzi, to chce zajrzeć tak za jego ramienia, ale jak on staje w miejscu i nie chce tam zajrzeć, to... Bo jakieś dziwne tutaj fity fluki wystają ze ścian.
No ja trochę zajrzeć, co tam jest. Już. A ja sobie tam z butów wycieram nunczakiem resztę tego śluzu i nunczak wycieram o ścianę, jak to wchłania wszystko, więc... A tam go badałem też, zabierając do fiolki. Mam dwie fiolki, próbki tego śluzu. Tak. To ten. Nikogo nie poparzyło to, nic, nie? Nie, ten po prostu nic się nie, tam, nie działo z wami? Cali zdrowi. Tak, po prostu jest obrzydliwe. Okej. No i zaglądam tam też przez ramię Elmenora. Co tam jest? Fiti fluki. Co? Jak spoglądasz, jest puste pomieszczenie i po każdej stronie jest równa ilość po 6 sztuk takich otworów. Po lewej, po prawej. Malutki. No tam, no. Fiti fluki. Nie wiem, co to. Takie... Nie wiem, no bliżej nieokreślonego kształtu. Co się? Aha. Jak duże są te otwory? Tak, no bardzo małe. Na głowę? Nie, mniejsze niż pięść. Jeszcze palec, nie wiem, kciuk? Może? Może na 2-3 palce coś takiego. Macka. Do czegoś to służyć musi, nie? No. Na wejściu do pokoju jest napisane oczyszczenie, więc może cię tu kąpią. To może lepiej tam nie wchodzić. Może te otwory służą do wpuszczania gazu. Albo spryska nas tym śludem. A może się tam myją? Świetnie, to chyba nie chcemy się myć tym samym, co się maskowanci myją. No, nie. Jak chcesz powiedzieć, to pani przodem. Nie. Ja taka brudna nie jestem, chyba. I te śluzy się otwierają, te błony, tak jakby prawo-lewo? Od środka... Znaczy one się równomiernie, nie? Masz okrągły otwór i ten okrągły otwór się po prostu rozszerza. Okay. Wszystkie strony. Te gardzie, słyszycie rozmowy waszych towarzyszy zza tej rozciętej śluzy, którą wyszła wcześniej. Jak coś. Ja się tak zwracam do Emby. Jest tam coś? Jakieś ustrojstwo, jakieś coś, jakaś maść. Czy maść? Nie wiem. Jest różnica. A to się zapytają, to tam pobierał. Okej, okay, idę w stronę tych... Znaczy, tak patrzę na tą śluzę. Czy będzie potrzebny duży kontakt między mną a tą śluzą? Czy tak po prostu mogę przejść tak... zostawiając śluz gdzieś z boku? To jak ponowne narodziny, Mordegard. Trochę się pobrudzisz tym śluzem. Od to tego może... jest śluza, żeby obkładać jej śluzem. Ewidentnie, tak, ale ja takich, wiesz, metod spa to nie. Tak... Czy możecie otworzyć te wrota? Jakoś z powrotem? Elmenor, otwórz! Otwieram. Jej! Znaczy nie wiem, czy otwieram, czy jestem w stanie cośkolwiek ty otworzyć, tak? Natomiast jeżeli mogę otworzyć, to otwieram. Znaczy no ogólnie jak podchodzicie... Do wszystkich pozostałych śluz, które tutaj są poza tą po środku, po prawej stronie, która prowadzi do tego pustego pomieszczenia z otworami, to wszystkie się nie zamykają, wszystkie się nie otwierają. Wszystkie są zamknięte. Więc odwracam się w stronę Ili i mówię, niestety nic nie mogę na to poradzić, one się nie otwierają. Na razie. A, no to musisz się przeciskać, Mordegard. Albo rozsiąść to bardziej. Czy wy nie po to nosicie przy sobie miecze i topory i inne rzeczy, żeby ich używać? Ja mam tylko rapier. Co ja ci tym rapierem zrobię? No, ja mam kuszę i sztylet. No to sobie rozetnij sztyletem, no. Mordegard. Ja się odsuwam, żeby mnie nie opryskało. Nie po to są drzwi, żeby je rozcinać. Takie drzwi jak najbardziej. Są po to, pomysł. Żeby je odcinać. Niech Emma użyje wytrychu. I nam otworzy te drzwi. Kurwa, no dalej nie ma przejścia. Innego, są wszystkie śluzy zamknięte, jest jedna otwarta, która wygląda podejrzanie i oczyszcza. Albo kurwa zostajesz na zewnątrz, Mordegard, albo się przepychasz, albo to rozcinasz bardziej. No goddammit. Czy... No już. Biorę ten sztylet i tak, wiesz, postaram się to tak. Ja chcę podejść po drugiej stronie, bo tutaj też są te drzwi, tak czy nie? Tak. A one się otwierają? Tak. I jak ja je otworzę, to widzę na przykład Elmenora po drugiej stronie? Tak. Możecie sobie pomagać. Hej! Dobra, wchodzę tam.
Ja tak z tym sztyletem, tak w połowie dziobnięcia. Znaczy, to nie przy tych drzwiach. To, bo ja chciałem jakby wsadzić tam głowę, ale zaczęli dyskutować. To jak widzę, że Emma chce wejść, to ja chcę tą moją śluzę jakby przytrzymać nogą, żeby się za szybko nie zamknęła przede mną. O fuja, jakby... Emma weszła do oczyszczenia. Dobra. Drzwi za tobą, Emmo, ta śluza się przymyka. Przed tobą też zaczyna się przymykać. I totalnie ma gdzieś twoją stopę, Atro, i zaczyna się tak twoją stopę zaczyna do góry podnosić, bo próbuje się zamknąć razem z twoją stopą, która zostaje po środku. Emma, co mówiliśmy o okrągach? W momencie, jak ta śluza się przymyka, to cię tak... ona jest dosyć taka... To wszystko jest śliskie, nie? Więc to ten twój but zaczyna tak wyślizgiwać się z tej śluzy i ta śluza się przymyka. Emmo, jesteś w środku? Widzisz, jak po bokach z każdej strony zaczyna faktycznie jakiś płyn na ciebie lecieć, jakaś taka... nie, to ci nic nie robi. Ale mimo wszystko krzyczę. Ale ogólnie... Leci jakiś taki płyn, taki, wiesz, jak są... nie chcę wiedzieć, co to za płyn. Nie, w sensie, chodzi o to, że taki... Zawaty. Taki gaz z płynem, o, może coś takiego. Ty nie masz żadnego śluzu, czujesz, że delikatnie gdzieś tam cię... obmywa. Obmywa cię trochę, tak? Oczyszcza ci tak skórę, czujesz się taka, jakbyś dopiero co świeżo wzięła kąpiel. I te śluzy się po parunastu sekundach tak... To tak z 20 sekund trwało, się otwierając z powrotem te śluzy. O, żyje. Mózg. Idę w stronę Atro. Ale ewidentnie nie ma mózgu swojego i potrzebuje... No to w sumie by się zgadzało. Wyczyściło mu głowę. Jej, nie słychać. Musisz ją ogłuszyć, Atro. Może ją trzeba cofnąć, w drugą stronę ją trzeba puścić, to wtedy... Odsuszy ją? Dobra, otworzyły się reszta, czy nie? Zamurzy znowu. Nie. Nie ciebie się pytam. Jakby... Podejdź, to zobaczysz. No, reagują, jak ktoś podejdzie. Znaczy nie reagują. Ty nie możesz podejść, tylko ja muszę, dobrze. No. No, kurwa, opryskało cię czymś, to może się dla ciebie otworzą. Podchodzę. Do których? Do tych pośrodków. Otwierają się. Atak! Ogólnie jak coś, to widzisz przed sobą krótki korytarz. Zaraz naprzeciwko ciebie jest taka jakby fontanna z wodą czystą. Sobie pluska. I to jest to, co widzisz teraz. Czy możecie też, może też się umyjcie i też wam się będą otwierać? No, a może to nieść ze sobą nieprzewidziane konsekwencje, że na przykład będziemy łatwo palni na przykład, nie wiem. A może wystarczy nam, Emma, że ty jesteś taka? Będziemy chodzić po prostu obok ciebie. Emma, czy jesteś łatwopalna? My tak bardzo łatwopalni. Cicho, Mordegard. Dobra, ja wchodzę tam. Pieśni krasyjeckie. Jakiś bardzo to śpiewał. Dobrze, więc widzicie, jak Emma wchodzi za te śluzę i ta śluza się za nią zamyka. Jeśli ktoś chce, może spróbować się wymsknąć, ale no... Nikt nie deklarował, więc... Wszyscy na raz! Mój Boże! Została łupieżcą umysłów. No i co teraz? Ona przeszła i to się zamknęło? No to chodźmy też się oczyścimy się jak ona. Ja chcę się cofnąć i tak, żeby się otworzyła ta śluza. To jak blisko muszę podejść? No praktycznie musisz być noga w nogę ze śluzą. Prowadzę tak, żeby się otworzyła. Dobrze, więc jesteś praktycznie przy samej śluzie. No dobra, Emma, to znaczy... No dobra, ale jak Emma zginie, to jak wyjdziemy? Dlaczego ja mam ginąć? A jak widzisz nieprzytomna, to jak wyjdziemy? Dobra, włazimy tam wszyscy. Czy wy musicie tracić tyle czasu na takie pierdoły po prostu? Gadanie tak, takich rzeczy. Miasto jest zagrożone, a wy w ogóle tracicie czas na jakieś żarty. I wchodzę tam do tej komory. Której? Tam, gdzie Emma jest. Do tej oczyszczenia. Nie, do tej oczyszczenia. A, no właśnie, ja też tam wchodzę. Dobra, to ja chcę iść dalej tam z powrotem do tej pomieszczenia, zobaczyć, co tam jest ciekawego. Oprócz tej fontanny. Ogólnie to tam
Atro, Elmenor, wchodzicie, jest to sama sytuacja, zostajecie opryskani czymś, czujecie się jak świeżo po prostu wykąpani i po 20 sekundach się otwiera z powrotem i możecie wejść. Ja wychodząc mówię do tej, mówię do Mordegarda i do Ili, że no, całkiem w porządku te fit i fluki. Mówisz? Dobra, dobra. Dawaj, Mordegard, szybciej będzie. Właś. Właśnie. Byśmy umyci byli. Dobrze, ja wchodzę z Mordegardem. Poddaję się oczyszczeniu. Dobrze. Wszyscy, którzy się poddaliście oczyszczeniu, bez problemu teraz te śluzy się przed wami otwierają. Możecie wejść tam, gdzie ma Emma. Zauważasz tą fontannę, podchodzisz do niej bliżej i poproszę cię o... Już ci mówię, poproszę cię o rzut obronny na kondycję, jak podchodzisz bliżej fontanny. 21. Pięknie. Co czuję moja postać w tym momencie, że musiała rzucić, obronić się? Dobrze, rzuć sobie 2d8 jeszcze i już ci mówię. 4. Podchodzisz bliżej tej fontanny i czujesz, jak wypełnia cię ciepło. Wypełnia cię po prostu ciepło. Czujesz, jak twoje rany zaczynają się zasklepiać. Czujesz się dużo lepiej. I wpisz sobie 7 dodatkowych HP-ków. W sensie po prostu ci regeneruje 7 HP. I czujesz po prostu się bardzo dobrze po tym. A jeśli chodzi o to, co zauważasz, to zauważasz też, że zaraz za fontanną jest platforma, którą jesteście... No to ona wygląda dosyć podobnie jak to, czym jechaliście, tylko tutaj nie ma tej zamykanej śluzy tuż przed nią, więc możecie sobie zjechać. W górę pojechać, nie zjechać. Tak. Znaczy najprawdopodobniej. Elmenor tylko umie czytać, więc... Czy ja mogę dotknąć tej wody? Fontannie? Tak, możesz. I co się wtedy dzieje? W sumie to na razie nic. Czujesz tylko, że ta fontanna jest taka delikatnie ciepła. Czujesz od niej taką... No ale teraz jak cię uleczyła, czujesz, że jest magiczna. Czujesz magię od niej po prostu. Ale ogólnie wygląda na czystą, krystaliczną, ładną. Ja chcę ją nabrać w pustą buteleczkę po miksturze leczniczej. Dobrze. No podchodzę. Nic, ja tylko chciałem powiedzieć, że się rozglądam i też się rozglądam za jakimiś znakami, tak sobie czytam, zapoznaję się z tym statkiem, obserwuję, co tutaj jest ciekawego. Dobrze, no to na pewno ty, Elmenorze, znajdujesz właśnie tam, jak jest ta platforma, to też masz podobną wajchę, jak była tam i też pokazuje ci, że to jest w górę, dalej. I też widzicie po bokach stoliki malutkie, podobne do tych, które były też na dole, tylko dużo mniejsze i też są te takie siedzenia, które są wypukłościami takimi na statku jakby. Do czego mogą służyć stoliki? Te tutaj. Nie wiem, może sobie upierzcy chillowali czy coś. Kto wie? Okej, no to ja idę w takim razie na platformę i będę studiował dźwignię. Czy ona faktycznie porusza góra-dół i... Dobrze, ale jak przechodzisz bliżej, to też idziesz obok fontanny, rzuć sobie też rzut obrony na kondycję? 5. To tobie nic się nie dzieje, czujesz tylko, że po prostu takie jakieś wibracje dziwne od tej fontanny, czujesz, że coś się z nią jest nie do końca tak, masz wrażenie, ale nie wiesz do końca, co chodzi, idziesz sobie dalej. Pozostali widzicie, że Emma coś się nabiera w tą wodę w fiolki, widzicie też, że wygląda lepiej i rany, które jeszcze przed chwilą ociekały krwią po ostatniej walce, gdzieś dopiero zaczęły się gdzieś zasklepiać, to teraz już wygląda dużo lepiej. Emma, czy to jest magiczne źródełko? Chcę podejść też, się, jak widzę, że nabiera czegoś do fiolki. Co jest? Jest jakaś dziwna ta fontanna. Takie ciepło od niej bije, tak lepiej mi. Co, sauna? Nie wiem, no lepiej mi, no. No, dobra, rany, no. Rany mi się jakby zasklepiły, no tak. O, podejdę bliżej też. Tak, ktokolwiek podchodzi bliżej fontanny, to też po prostu rzut obrony na kondycję? Haha, podchodzimy. 22. 2d8 sobie rzuć. 12. 15 HP-ków regenerujesz. O. Przyznaję tymczasowe? Nie, to normalnie regeneruje. Szkoda, bo miałbym 6 HP-ków tymczasowych więcej. Mordegardzie? 6. Rzuć sobie...
Krytyczna jedynka. Rzucę 2d8. Nie, 1d8 rzuć. Się nie umył dokładnie pod prysznicem. 6. Czujesz, że coś cię zaczyna boleć w środku, czujesz, że po prostu czujesz się słabiej. Odpisz sobie 8 punktów życia. O nie! Ila? 15. Rzuć sobie 2d8. 11. Plus 3, czyli 14 HP-ków sobie regenerujesz. Ale widzicie, że coś... Widzicie, że coś jest nie tak, bo Mordegard tak złapał się gdzieś tu za klatkę piersiową, zaczął ciężej oddychać i widzicie, że wygląda słabiej. A wy wszyscy wyglądacie lepiej, więc... To jakieś wampirze! Woda jakaś wampirza! Wam jaka dodała... wampirza? No wampirza! Wam dodała, mnie zabrała! Ona po prostu nekromantów nie trawi. Chyba no, tak, Mordegard. Sam jesteś nekromantą! Właśnie się wyszło sobie do dworka. Ty na pewno żywy jesteś, może to woda święcona na ciebie tak działa. Może on z robotem jak ta, Rozamunda. No to by na niego w ogóle chyba nie zadziałało. A, no tak. To bym ale nie, no, no właśnie, rdziałby. Ja sobie podejść do Mordegarda, się przyjrzeć, spróbować przeżyć iluzję, zobaczyć, czy on jest żywy. No, mieliśmy się nie skupiać na pierdołach. Przytknąć mu, to jest ważne. Przyknąć mu palce do pod szyję, żeby wyczuć puls, czy on nie jest nieumarłym. A tak go wiesz, pacam ten. Ja odganiam twoje pacanie i chcę cię złapać za szyję. Ale nie dusz... Nie duszę go. A Mordegard to by... Czy on jest żywy? Wszystko jest jak najbardziej w porządku z nim. To jest normalny, ten sam Mordegard, którego znacie. Właśnie, czyli on zawsze był taki. Może to od początku taki byłeś. Jaki? Jaki byłem? Nie wiem, ludzie różne rzeczy ukrywają. I krasną ludzi. Jedziemy na górę? Zapraszam. A jest nie na górę, wiem. Tak? Można na górę? O, dobra, dobra. Tak. Przechodzimy koło tego, tych stolików, w których siedziały te łupieżce umysłu i mówię... Znaczy, chillowały. I Mordegard ma wizję, jak jeden mówi do drugiego: stary, ale ty nie masz pojęcia, jaki mózg wczoraj wpierniczyłem. Jakie wizje po nim były, to chyba od schizofrenika. Idę do Eleonora. Ja sobie jeszcze nabiorę tej wody też do 2 fiolek. Omijam wodę szerokim łukiem, bardzo szerokim. Mnie ciekawi, żeby to zbadać. W sumie wychlałem 1, 2, 3, 4, 5 mikstur, to jeszcze jedna fiolka mi zostanie. Po co wam ta woda? Ewidentnie jest, ma jakieś magiczne właściwości, chyba że to sama fontanna. To zobaczymy. Zbadać. Nie, Może to woda pogromu krasnoludów, po prostu. No to się pilnuj, bo mamy fiolki. Ja nic nie odczułem żadnych pozytywnych wibracji z tej fontanny, jak przechodziłem obok. Nie wiem, może to wynika z tego, że sam jestem magiczną postacią. Jedziemy na górę? Może masz przodków krasnoludów? Nie. Krew się trochę nie wydaje mi się. Rozcieńczyła i na ciebie tak nie zadziałało. No wchodzę na tą platformę też. Wyciągam nunczak. 2 kulki do prawej. Dłoni na wszelki. Gdy spoglądacie w górę, widzicie faktycznie, że w suficie jest taki otwór kształtu tej platformy, więc... Poruszam dźwignią. Faktycznie, nieźle zadziałała. Czy czuję, że odnowiło mi się coś ponad moje siły życiowe, na przykład moja siła wewnętrznego ducha? Czy mam więcej ki w ciele? Niestety nie. Czujesz tylko fizycznie się lepiej. Dobrze, wjeżdżacie do góry, ta platforma praktycznie bez dźwięku, tylko przy samym wjechaniu i złączeniu się jakby z tym sufitem, który teraz jest waszą podłogą, robi takie plask, bo dojechało, złączyło się z tym. Jesteście w pomieszczeniu, przed sobą widzicie 2 śluzy, i po bokach jest po prawej, po lewej, po jednej śluzie. W samym pomieszczeniu widzicie kilka różnych skrzynek, które też są mimikopodobne. W skrzynkach samych widzicie kolejne jakieś części mózgów, nawet jeden cały mózg widzicie. Widzicie też
Widzicie też, że są tam martwe takie janki, które wcześniej pływały tam w tym, ale teraz się nie ruszają, po prostu leżą. Nawet niektóre są gdzieś tam przecięte na pół. Widzicie też, że w środku znajdują się jakieś różne inne przedmioty, które bardziej już są ludzko-podobne, że tak powiem. Jakaś biżuteria, naszyjniki, pierścionki. Możecie sobie przeszukać, jakbyście chcieli. No. Nie ma tam jakichś kręgów znowu? Nie. Możecie sobie rzucić percepcję. A co wrzucić? Na percepcję? Tak, jest na percepcję. 11. 15. 15. 13. Nie perswazja, tylko percepcja. Wiem! Dalej mam monitor. Gorzej widzę. 14. W okulary jeszcze musisz zainwestować. Albo lornetkę. Gdzieś mam to z jego zborna, ale... Elmenor, Emma, od was poproszę po D6 rzucik. 6. Uuu, pięknie! Dwie nice. Szóstki, tak jest. Dobra. To oboje znajdujecie po jednej fiolce, która jest miksturą życia. Zwykłą, małą, 2D4 plus 2. I po jednym takim przedmiocie to są naszyjniki, ale te naszyjniki mają wzór złożony z broni i tarczy, oba, ale się różnią od siebie, bo jeden z nich ma jeszcze narysowaną koniczynkę na środku, a drugi kropelkę krwi. I teraz tak, Emmo, ty znajdujesz ten z kropelką krwi, Elmenorze, ty znajdujesz to z koniczynką. Już wam wysyłam, co to robi. Albo w sumie wam powiem. Emmo, twoje robi tak, że jeśli masz udane trafienie krytyczne, tak, w sensie krytyka. Po prostu trafienie, masz krytyka, to dostajesz tymczasowe punkty wytrzymałości równe całkowitym obrażeniom zadanym przez to trafienie krytyczne. Te obrażenia trzymają się 10 minut i czekaj... Mimo wszystko prosiłbym, żebyś to wysłała. Dobrze, wyślę ci to. I ogólnie, jeśli masz już jakieś tymczasowe punkty nałożone z jakiegoś powodu, to wtedy wybierasz tą wartość, która jest po prostu wyższa. Nie łączą się, nie. Tylko wybierasz, dobra. Tak. Elmenorze, ty znajdujesz coś takiego, że raz dziennie możesz przerzucić jeden nieudany rzut ataku, pojedynczy atak lub jeden z serii wielokrotnych ataków jako akcję darmową, a ponowny rzut korzystuje te same premie i kary, co ten nieudany. Już wysłałam. Pamiętaj, że rzut na atak to też zaklęcia, które są na atak, nie? Nie są na obronny, tylko na twoją wartość. Jakieś zasięgowe najczęściej. Jak to się nazywa? Chociaż nie wiem, czy takie masz. To jest, Sebastian, jak coś nieudolnie przetłumaczone, więc weź tylko te najważniejsze rzeczy są. Jak to się nazywa? To jest Body Feeder. To jest chyba jakiś home rule. Jest, ale podobało mi się to, że przy krytyku masz sobie tymczasowe punkty wytrzymałości wziąć. Nice. Dla barbarzyńcy byłoby dobre. Tak, a dla Elmenora to jest po prostu mający szczęście. Pozostali z was nie znajdujecie nic poza tym, co opisałam, poza jakimiś takimi... No, chyba, że chcecie zabrać sobie jakieś naszyjniki albo pierścionki, no bo one mogą być coś warte, tak? Mogą trochę tutaj... możecie sobie, myślę, zebrać tak, żebyście z 50 golda za to wszystko zebrali, nie? To słuchaj, jak leżę na wierzchu, to ja no to zabijam. Pewnie. Ja się przyglądam, czy nie znajdę czegoś, co by mogło należeć do Triny. Nazwę naszyjnik naszyjnikiem wyssania. A być może znajduje się tam bransoletka, którą kiedyś jej podarowałeś. Ja inne pytanie. No. Czy, bo oni tam zgarniają wszystkie rzeczy. Czy jest jakiś taki elegancki, zgrabny, ale na przykład z jakimś ładnym kamieniem pierścionek? Na pewno się coś znajdzie. Jakiś, nie wiem, szafir, szmaragd, coś takiego. Może nawet, bo... nie no, diamentu raczej nie. Tylko, no, ale bym chciał wziąć taki, tylko jeden. W sensie, jak oni, bo nie chcę im tam zabierać, jak oni sobie zgarniają, tylko taki, mówię, jeden pierścionek na przykład z szafirem. Jasne, bez problemu.
Ja przeglądam te rzeczy. Zakładam sobie tą bransoletę na nadgarstek. I podchodzę do... Ile jest śluz w sumie w tym pomieszczeniu? Cztery. Tak? Dwie po bokach i dwie na wprost. To podejdę najpierw do jednej z bocznych. Myślę, że jak stoję tyłem do ściany, to tej po lewej. Dobra, czyli tutaj. Wchodzisz do środka, w środku znajduje się... Wygląda to jak te siedzenia, które widzieliście na dole, tylko jest większe. Wygląda bardziej jak taki stół, czyli po prostu taki, tak wystaje jakby ze statku, jest zrobiony z tego samego co statek. Już jak takie uwypuklenie w statku, tylko po prostu wielkości stołu albo biurka. I na tym biurku znajduje się kilka jakichś papierów. Chcę podejść, tylko zobaczyć po jakiemu to? Po temu samemu, co wcześniej widzieliście. Elmenor, jak chcesz coś więcej poczytać, to tutaj coś więcej jest napisane na jakichś papierach. Jeszcze rzucam okiem, czy nic tu innego nie przykuwa mojej uwagi? No ja podejdę tam. Nie. I się kieruję naprzeciwko do drzwi najbardziej po mojej prawej. Tych skrajnych. No tutaj w sumie nic takiego nie ma. Jest jakaś kolejna taka wypukłość w statku, która po prostu wygląda teraz bardziej jak taka kanapa, bo nawet oparcie gdzieś do leżenia i naprzeciwko jest stolik. Poza tym nic się takiego nie znajduje. Jedna śluza dalej. Na wprost jak wejdziesz i druga po lewej. To wejdę ostrożnie, rozglądając się uważnie, do tej, podchodząc do tej po lewej. Tutaj znajdujesz coś w rodzaju łazienki. Jest nawet coś, co wygląda jak wanna, jest coś, co wygląda jak wychodek, więc to jest tylko łazienka. Jakieś takie szafki, które też również są zrobione tak samo, że wystają jakby ze statku, ale mają normalnie takie jakieś drzwiczki, a jeśli podchodzisz i próbujesz to otworzyć, no to tam znajdujesz jakieś dziwne fiolki z jakimiś śluzami, taki podobny jak ten fioletowy, co był na dole, jakiś zielony, różne kolory po prostu są. Nie, myślę, że to olewam. Mówiłaś, że jest na wprost śluza też? Tak. Czy to jest telewizor czy coś? Tu widzę ścianę. Nie, tutaj, znaczy to jest śluza po prostu. To podejdę tak bezpiecznie, jak poprzednio inni też tak zajrzę, tylko żebyś dobra. Tak mało otworzył. Elmenorze, co robisz po tym, jak Atroci mówi o tym, że tam są... Podchodzę tam, żeby zobaczyć, co tam w ogóle jest, tak? Czy tam jest faktycznie ciekawego do przestudiowania sobie. Rzuć sobie na co możesz sobie rzucić, żeby tutaj... Na inteligencję. Po prostu zwykły na inteligencję. 15. Dobra. Jesteś w stanie rozpoznać, że to jest spis jakichś ludzi, bo znajdujesz tam kilka imion, które kojarzysz z Easter po prostu. Znajdujesz też tam na pewno nawet imię gdzieś Triny, imię Kotowatego Karczmy, imię burmistrza. Więc to jest jakiś spis osób, które gdzieś tam zgarnęli kiedyś, albo ewentualnie z którymi mieli do czynienia. Widzisz też jakieś inne nazwiska, które w ogóle nie kojarzysz. I też przy każdym z imion jest napisane jakieś hasło. Przy niektórych jest po prostu napisane myślnik popieszca, albo myślnik trzoda, albo myślnik nie żyje, albo myślnik kapsuła. No to studiuję w takim razie, bo głównie skupiam się na tych nazwiskach mi znanych, tak sprawdzam. Status. Burmistrz na razie nie ma nic przy swoim nazwisku. Jeśli chodzi o Trinę i Kotowatego, to na razie jest napisane kapsuła. Znajdujesz też nawet imię kapłanki i tam jest napisane trzoda. Kurde, no. Te osoby, które gdzieś tam... No bo w sumie tych nie znajdziesz. Kogo byś jeszcze chciał wiedzieć? Nie, no nie będę pytał o poszczególne panie z domu. To wasz. Jego nie. Dobra. No i tak nie podały prawdziwego imienia. Oj tam. Nie córa. Nie, czekaj, córa, tak? Burmistrza. I kuzynka syn. W sensie. Tak, no. I syn.
Tak jest. To kuzynka syn, też nie ma nic przy sobie. Syn w sensie, no syn dziwki, nie? No, nie wiem, nie wiem w sumie, co się z nim działo. Nieprzytomny nie leży przynajmniej. Danon. Danonki. Danonek. On był, no mieliście go wyleczyć, nie? Bo on dalej był... No tak, tylko nie wiem, co się z nim działo. Ten Rowan. On był gdzieś sobie schowany. Więc ogólnie przy nich nie ma na razie nic. Przy obojgu. A kuzynka burmistrza to była Selene Tiaval. No chyba wszystko. No to pierwsze, co zrobię, no to... A mam napisane obok kapsuły, numer kapsuły, albo poziom, na którym się można znajdować? Okej, okay, no to tylko tyle przekażę Atro, żeby tam Atro poszedł dalej. A, ciebie tam nie ma. No to ja zabieram tą książkę ze sobą w każdym razie. Znaczy to są te papierki jakieś, więc możesz papierek wziąć. No zabieram te papiery ze sobą, zawsze będzie później napalić w kominku. Spoko. Zabieram ze sobą i idę za resztą, za Atro, bo w zasadzie muszę przekazać świadomość, że Trina żyje i jest w kapsule. Prawdopodobnie żyje. Okej, okay, dobra. Mordegard, ile? Jak tam Atro ogląda te boczne przejścia, to ja chcę sobie zajrzeć przez te, no wprost mnie. A ja idę za Ilą. Mordegardzie? Myślę, że też. Dobra. Idziecie do jednej z tych na wprost i jak zauważacie, to one się łączą w jeden korytarz, który prowadzi dalej. Zwykły korytarz po prostu, na końcu którego jest jedno przejście, na wprost, drugie na prawo i na lewo znajduje się kolejny korytarz, gdzie są kolejne jakieś pięć śluz, które możecie odwiedzić. O Matulu, ile tu jest tych przejść? Duży statek. No, mówiłem, tu jest, pokazuję tą książkę, którą tam zwinąłem, że takie mają 4 piętra nawet. Super. I podchodzę do tych pierwszych po prawej stronie. Ej, to jest za Emo. Dobrze, więc w tym samym momencie, Atro, ty otwierasz drzwi, tą śluzę na dole, a Emma, ty otwierasz tą na górze. Tak, zaglądacie po prostu i zauważacie, że patrzycie się w to samo pomieszczenie, bo widzicie mniej więcej, że te śluzy są otwarte. I w tym pomieszczeniu już mówię. Macham i wchodzę. W tym pomieszczeniu jest 15 ogrów. W środku po prostu widzicie kolejne jakieś stoły, które są zrobione z tego samego co statek. W sumie nie ma tutaj nic ciekawego, jest kilka też skrzyń kolejnych i w skrzyniach dalej są jakieś resztki, że tak powiem, mózgów, resztki kijanek. Nic więcej ciekawego nie widzicie w tym momencie. Znalazłeś coś? Pokój dla gości i łazienkę? Mają łazienki. To wow. Wygląda strasznie dziwnie. Mi się wydaje, że to jest faktycznie jakiś, nie wiem, czy już to mówiłem wcześniej, statek, który był normalnie jakiś kupiecki, jakiś podróżny, jakiś coś i go po prostu to wchłonęło to coś, jakby obeszło tym potworem, tym z mackami. Byle nas to nie obeszło. No tam był nawet kibel. No nie mam pojęcia, czy łupieżcy umysłu srają, ale... Była wanna? Jak mają pokój do oczyszczeń? No właśnie. Nie wiem, po co im wanna? Może się lubią pławić. Chyba, że ten wyrzutek, bo zakładam, że on nie jest połączony z tym całym rojem tych kupieżców. Może dla samej przyjemności zażywania kąpieli. Nie wiem, może on ma jakąś jeszcze świadomość swoją, że kim był wcześniej i lubi, nie wiem, ciepłe kąpiele brać. Na przykład. I posiedzieć sobie trochę na kiblu i poczytać etykiety na miksturach. Tak dla zabicia czasu. O! To tak jak ja. Tak, wiemy, że zajmujesz kibel na pół godziny. Nie musisz nam przypominać. Już kurwa, od 2 tygodni nie byłem na chacie. Czy, no może nie aż tyle, ale... Elmenorze, w tym momencie też wchodzisz do tego pomieszczenia za resztą. Słyszałem, jak toczą rozmowę o kiblu. O, coś ten z tych kartek? No słuchaj, jest tutaj napisane czarno na białym, że twoja Trina jest któryś z kapsuł. Więc prawdopodobnie o, żyje. Bogu. O, Jesus. Ale nie ma za cholerę numeru.
kapsuły, ani piętra, ani żadnych danych. W ogóle pytanie, czy ona jest na tym statku. A czemu? No skoro oni są połączeni jakoś z tym, to może to nie jest jedyny statek, który przyleciał, przypłynął, odpłynął. Myślę, że byśmy widzieli inne? Nie wiem. Długo byliśmy w górach. Ale co, mają całą flotę? A skąd ja mam wiedzieć? Pierwszy raz się borykam z czymś takim, a nie było napisane w książkach. Dobra, po prostu, nie wiem, zwiedzajmy dalej. Dobra, a są tam inne nazwiska? No tak, no cała masa nazwisk. I zaczynam tam jakieś przedstawiać nazwiska, lecę po prostu po kolei po tych nazwiskach, tak? Nam się pewnie trafiają w te, które my znamy, tak? Więc w każdej chwili możecie mi przerwać po prostu, co? A dobra, przy burmistrzu i przy kotowatym nie ma nic, tak? Nie, kotowaty miał też kapsułę. Okej, dobra, to okej, przy burmistrzu nie ma... Chyba nam ci, co ich spotkaliśmy gdzieś tam w lesie, mówili, że... Ktoś, kogo spotkaliśmy, mówił, że burmistrz chyba uciekł za miasto, dlatego chyba nie jest nic napisane. To może ten barman uciekła. Nie no, barman jest w kapsule też. To jest... Też, no... Kogokolwiek nie spotkamy w kapsułach, trzeba ich wyciągnąć, ale no... Ja się cofam do korytarza i chcę otworzyć kolejną, bo jak tak chodzimy, to mam wrażenie, że to są tylko jakieś pomieszczenia typu gospodarcze albo jakieś mieszkalne. Tak, tam jest jeszcze jedna śluza ogólnie w tym pomieszczeniu, w którym byliście, więc jeśli go otwieracie, to tam w sumie znajdujecie jakiś kolejny magazynek, tam też nic ciekawego nie było, więc idziecie dalej. Po drodze są cztery... Nie, czekaj, będziesz do tej małej, do tej poprawy. Tak, do tej małej chciałam tutaj... Dobra, to tu otwierasz jedną ze śluz i zauważysz, że tutaj jest kolejna platforma, która najprawdopodobniej będzie was gdzieś tam na wyższe piętro wywozić. O, winda. Idę dalej. Idziemy tak. Już szybko po prostu przejść, tak, zobaczyć. Tak jest. Po drodze są cztery pomieszczenia, które wyglądają bliźniaczo podobnie. Po prostu są jakieś łóżka, wiadomo, zrobione z tej samej śluzowatej mazi, z tego wszystkiego, co jest statek zrobiony. Jakieś szafeczki tam są, więc pewnie po prostu ktoś mógł tu sobie nocować. Jak idziecie do dalszego pomieszczenia, to tutaj macie jakby, one będą połączone ze sobą tam bez problemu. I tutaj znajdujecie kolejną fontannę, która też ma wodę normalnie i jest troszeczkę większa niż ta poprzednia. Więcej wody z niej leci. Cofam się. A ja podejdę. Tutaj też czujecie jakieś magiczne wibracje? Właśnie chcę sprawdzić, podchodzę. Możecie sobie rzucić ponownie rzut obronny na kondycję, jak podchodzicie bliżej. 20. Ja nie podchodzę, się dobrze czuję. 22, krytyczna 20. Na krytycznej 20 możesz sobie zregenerować dwa... Czekaj, już ci mówię, bo ty masz... Potrzebuję 6 punktów, żeby na maksa wyjść. Nie. A Mordegard mówi, że się odsuwa. Dobrze, Mordegardzie, to sobie nie rzucaj. Okay. Możesz sobie zregenerować dwa spell sloty, przy czym jeden to jest jeden pierwszego i jeden dowolnego wybranego. Okej. Okay. To jest to. Emmo, rzuć sobie D4. Jeden. Regenerujesz jeden ze swoich, jakby, jedną ze swoich specjalnych umiejętności, nie? Czyli nie wiem... Co to, no, kość przewagi mogę sobie tylko... Dobrze, możesz kość przewagi zregenerować jedną. Tam w drugim pomieszczeniu jest druga fontanna, tak? Czy... W drugim pomieszczeniu jest kolejna fontanna, tak. Do niej też podejdę. Są dwie. I podejdę do tej pierwszej też. Ila, ty podchodzisz? Nie. Ja idę za Emmą. Ja się trzymam z daleka od wszystkiego, co jest fontanną. Darmowy buffing. Dobrze, może i tak. Rzucie sobie ponownie rzut obrony na kondycję? A tam będzie akurat to zabijać, nie? 25 krytyk. 17. Dostajesz D20 obrażeń. Razy 3. Dobra, czekaj, bo ten... Ja do tej pierwszej dopiero podszedłem, nie? 22. Możesz... Rzucaj D4.
Jeden. Regenerujesz jedno ki, zgaduję. Bo jedną ze swoich specjalnych umiejętności to pewnie ki będzie najlepiej. No tak, nic innego nie mam, innego zasobu, więc... I idę za resztą wtedy. No to też widzisz kolejną fontannę, też możesz sobie rzucić rzut obrony na kondycję. Poczekam, co się stanie ze mną i Elmenorem. Dopóki nie zaczął krzyczeć, trzymam się z daleka. Emo, zauważysz, że twoja broń, czyli twoja kusza, zaczyna... Co się tak patrzysz? No dobra, jak mam kusza, no okej. No tak, no... A czemu kusza, a nie na przykład cała moja broń, wszystkie moje bronie? Bo jedna. Możemy ci rzucić, jak chcesz. Które? Nie, dobrze, kusza, okej. Widzisz, jak twoja kusza zaczyna delikatnie się świecić, podobnie jak wcześniej ork się świecił, którymi walczyliście. I twoja broń będzie zadawać dodatkowe D4 obrażeń. Czy to jest czasowe, czy... Na godzinę. Na godzinę, dobrze. Elmenorze, ty również odczuwasz, że twoja broń zaczyna się świecić, czyli twój rapier, zapewne. I on będzie zadawać tylko niestety jedno dodatkowe obrażenie więcej. Nie może mi się flet zacząć świecić? Mówisz, że flet? Ale flet na jakiej zasadzie? Dawaj. Spodnie ci się zaczynają czarczyć. Co on może ci robić? Bo to wiesz, to zależy, co w rękach Elmenora uznajemy za broń, nie? Znaczy... No dobrze, no ale... Są fokusy plus jeden, które dają do trafień czarami plus jeden. No tak, no mogą i dać. I no. Podnoszą poziom trudności chyba czaru. Ewentualnie. O jeden też może. No możemy tak zrobić ewentualnie. To tak zróbmy. Dobra, więc widzisz, Elmeno, że jak twój flet zaczyna się delikatnie świecić i będziesz od teraz mieć plus jeden do ataków czarami jakimiś i plus jeden do rzutów obronnych na, w sensie, do żeby oni mogli tam rzucić. Też na godzinę. Skąd oni takie rzeczy biorą? To w sensie teraz, zobacz, no ta kusza. Podejdę. Jak kolorowana. Patrzysz sobie rzut obrony na kondycję. Tamta, poprzednia, podbudowuje 8. Takiego ducha. A ty nie zauważysz żadnej różnicy w swojej broni. Nic się z nim nie stało. Moje są chyba zbyt potężne, żeby cokolwiek się z nimi stało. Musimy zapamiętać, żeby przyjść tutaj z wiadrem po wszystkim. W sumie mam jeszcze jedną pustą fiolkę i napieram z tej fontanny. Dobra, to co? Idziemy do tej windy dziwnej. Ciekawe jest, co by się stało, jakby się do niej wlazło. Nic, bo tam na dole przecież tą macałem tą wodę, to była ciepła tak. Po prostu. No i jak tu nic więcej nie ma, to się cofam do reszty. No i idziemy na górę, w sensie do tej windy, nie? Mówię im po drodze, że no ta pierwsza chyba odnawia jakieś umiejętności mentalne i takie duchowe, bo czuję, że trochę mi się... Podnosi na duchu, tak. A druga, no w sumie mi się nic nie wydarzyło, ale im się bronie zaczęły świecić. Promieniowanie. Ja bym dostał depresji i mój łuk by się zepsuł. Znaczy, no, to dobrze, moja kusza. Nie masz łuku. A może akurat Mordegard... byś, nie wiem co, oświecenia doznał, ale no, no nic, trudno. A, wasz wybór. Dobra, tylko nie umierajcie. Będziemy to mieć na względzie. No, mam nadzieję. Jest tu wystarczająco dużo ludzi do ratowania. To my jesteśmy... Znaczy, właśnie pytanie, gdzie są, jak było na dole 8 kapsów, wszyscy wypuściliśmy, gdzie są te inne? Dobre pytanie. Jak nie znajdziemy ich na samej górze, to będzie trzeba złapać tego łupiarza i go przesłuchać ewentualnie później. Albo, nie wiem, przetrzepać to doszczętnie bardziej, nie wiem. Nie było innego. Nie było czegoś, co pominęliśmy, mam wrażenie. Też gdzieś trzodę powinni trzymać, jak tą kapłankę na trzodę przepisali. Ona też jest nam potrzebna. Ich mogli to... gdzieś, trzody to mogli gdzieś w mieście zgromadzić i trzymać jak bydło. W sumie, jeśli moja teoria jest prawdziwa, że ten statek był normalny i to obrosło, to może sobie potrafią hodować też takie kapsuły i trzymają je gdzieś w mieście. No i wchodzimy wszyscy do tej windy.
Jak wchodzisz do Windelmenorze, że jesteś w stanie rozpoznać, że jest znowu tam dźwignia, przy tej dźwigni jest napis do góry. To do góry. To będzie się trochę działo, więc dajcie mi na chwilkę moment, przerwa, zaraz wracam. Wjeżdżacie platformą na górę po tym, jak Elmenor wcisnął kolejną dźwignię. I gdy tylko wasze głowy zaczynają wystawać ponad podłogą, sufit, który teraz właśnie staje się waszą podłogą powoli, widzicie po środku duży, okrągły stół, który jest tym razem niebieski. Zaraz za nim stoi czterech łupieżców umysłu, czyli widzicie fioletowe postacie, które mają macki zamiast twarzy, mają dosyć płaskie te twarze, mają przy sobie, wszyscy cztery mają kostury i w tym momencie stoją na was bokiem. W rękach każdy z nich trzyma kapłankę, którą dobrze znacie. Jest ona w tym momencie nieprzytomna, może już nawet nieżywa. I widzicie w którymś momencie, jak po prostu każdy z tych łupieżcy umysłów czterech przysysa się jakby do głowy tej kapłanki i wyżera po prostu jej mózg. I odrzuca ją tak za siebie, jak szmacianą lalkę, martwą. Ona upada z plaśnięciem na podłoże. Ten statek powoli zaczyna jakby nachodzić na jej ciało, bardzo powolutku. Wchodzi najpierw na palce, na razie tylko tyle. Poza tym widzicie dwa mózgi, które chodzą na czterech kończynach. I widzicie też jednego czarnego waszego towarzysza, który wcześniej przed wami uciekł. Po prawej, lewej i na wprost za łupieżcami umysłu widzicie trzy kapsuły. Ta, która jest na wprost was, jest otwarta. Nikogo w niej nie ma. Po prawej i po lewej jesteście w stanie stwierdzić, że ktoś jest, bo widzicie sylwetki, ale musielibyście podejść trochę bliżej, żeby zobaczyć, kto tam jest. I jak patrzycie na stół, zauważacie, że tam są słoiczki z małymi kijankami, które pływają i są żywe. I jest tam ich tak sześć w tym momencie, tych kijanek. I słyszycie w swojej głowie głos, każdy z was. Czekałem na was. Cieszę się, że już przybyliście. Czy coś mi odpowiadać? Spierdalaj. Czyli rozumiem, nie ma żadnej rozmowy, to poproszę o rzut na inicjatywę. No, nareszcie, nie? Kurwa. Poniżej Mordegarda, ja nie wiem. Pięć. Jeden na inicjatywę. No cóż, ten pokład będzie naszym grubosem. Nie będzie, bo wsiąka. Tak jest. Na razie ciemna postać i mózgi chwilowo nie będą walczyć. Czekają na waszą reakcję. Mordegardzie, jesteś pierwszy w inicjatywie, co robisz? Okej, okay, więc Mordegard po prostu patrzy na te zgromadzone tam mackowate istoty, wyciąga swoją różdżkę mrozu i rzuca czar Ice Storm, czyli w obrębie 20 stóp lodowe bryłki spadają z sufitu, tak, i wbijają się z łoskotem w podłogę, w, nie wiem, w meble, w cokolwiek, co spotkają na swojej drodze. W przeciwników nie. W przeciwników też, ale to przeciwnicy to standard, a meble to tak, wiesz, po prostu co znajdą, to w to się wbijają. Ja sobie rzuciłam rzuty obronne na zręczność, więc ogólnie tylko jednej postaci nie weszło i to jest ten mózg po waszej prawej, więc ten mózg zostaje po prostu przygnieciony tymi bryłami lodu, one go całkowicie zasypują i on po prostu się rozpłaszcza pod tym i widzicie, że raczej się już nie ruszy. Jeśli chodzi o łupieżcy umysłów, to widzicie po prostu jak trzy postacie, które dostały tymi grudkami lodu, po prostu znikają. Każda po kolei. Najpierw jedna, druga, trzecia i zostaje tylko jedna, która, Mordegardzie, jesteś pewien, że powinien ten czar
więcej obrażeń zadać, mimo to, że i tak jakby dostał połowę tych obrażeń, które powinien dostać, to odjął mu to jeszcze mniej, że jest dużo mniej ranny, niż byś pomyślał. Takie jedno draśnięcie gdzieś tutaj na ramieniu i tyle. Jeśli chodzi o czarną postać, którą widzicie przed wami, to widzicie, że po prostu gdzieś kawałek tej czarnej, falującej szaty, która gdzieś tam po prostu się trochę mieni na końcu, zostaje tak odcięta tym lodem. I jeśli chodzi o drugi mózg, który przetrwał twój atak, zostaje po prostu trochę obsypany tym lodem i widzicie, że po prostu grudki lodu się gdzieś powbijały w ten mózg, jak steczą takie sople po prostu też z niego do góry na sztorc. Mordegard się czuje usatysfakcjonowany, a i chce powtórzyć jakby swój sukces, więc chowa tą różdżkę i wyciąga kuszę. Czy jeszcze będę mogła strzelić, czy już nie? Nie, znaczy, bo masz dwa strzały, ale musisz strzelić, nie? Najpierw, żeby móc. Dobrze, więc po prostu tak rzucam, rzucam w stronę tego. Zaraz przyjdzie dokładka. Widzicie, jak ten łopieżca umysłu coś jakby rusza tymi mackami przodu? Słyszycie też w swoich głowach, czyli bez rozmowy. I widzicie, jak wyciąga ten kosztur przed siebie. Ten kosztur zaczyna świecić się fioletową poświatą. I... Kula ognia. Okej. Okay, że to broni na mądrość. Robi sferę o promieniu 3 metrów. 3 metry to będzie prawie 10, nie? Fitów. To jest 10 stóp, no. No, czyli będzie obejmować was wszystkich. Nie będziemy oddychać. Widzicie, jak wokół was zaczyna pojawiać się taka mgiełka różnego koloru i poproszę od was rzuty obronne na mądrość. Este czaru będzie na... Nie wam mówię. Jaki on ma este? Nieważne. 15 jak coś. No to tylko Kalmenor stał, także nieważne. 20. 11. 4. Dobrze, czujecie, jak w waszych mózgach po prostu coś się delikatnie zaczyna przestawiać i czujecie, że nie do końca poza Elmenorem jesteście w stanie kontrolować po prostu swoje ruchy. Przynajmniej nie za każdym razem. Próbujecie ruszyć jedną ręką i raz wam się uda, za drugim razem nie. A czasem robi co innego niż chcecie, żeby robiła. I jeśli chodzi o mechaniczne, to po prostu przy każdej swojej turze rzucacie K10, aby określić swoje zachowanie podczas tej tury. To jest czar zamęt. Okej. Okay. Super. I na ile rund to trwa w sensie? I czy tam można rzucać, jak to wygląda? Pod koniec każdej swojej tury rzucacie rzut obronny, dopóki wam nie wejdzie. No, więc to... Czy coś jeszcze będę robić? Chyba nie. Czy to się jakby utrzymuje w tym miejscu? Czy to po prostu jest obszarowe, że jak ktoś już... To jest obszarowe w tym momencie, a później po prostu jest jakby w was tylko, nie? Okej, to w głowie, tylko jest. No. Okej. I ten łupieżca robi... To jest trudny teren, tak? On ma 30... Ale tak, łupieżca wychodzi po prostu spoza tego trudnego terenu do tyłu, obok kapsuły, która jest otwarta. Elmenorze. No to tak, my żeśmy kiedyś rozmawiali, że ja mogę tym moim pierścieniem rzucić w bonus akcji. To chyba nie jest dobry pomysł tutaj. Przemieścić mogłeś to w bonus akcji. Przemieścić, tak? Tak, przemieścić w bonus akcji, okay. Ale zrobić w akcji. To mi przychodzi do głowy to, żeby użyć tego pierścienia, no jakby... Tutaj on nie tylko się w formie okręgu, on też może być w linii prostej wykorzystany. Wtedy ma 100 fitów długości, gdzie ściana tych ostrzy ustawia. Więc teoretycznie mógłbym go użyć tutaj. Najwyżej by się przebiło trochę przez ścianę. To już nie moja sprawa. No w takim razie no ściągam z palca swój pierścień, tak? Wrzucam go gdzieś tam przed siebie w tą burzę Mordegarda,
I jakby mówię do niego, albo mu, nie wiem, wcześniej szeptam po prostu, że tym razem nie zamieniamy się w kółko, tylko zamieniamy się w ścianę ostrzy. I mamy zrobić malakser generalnie tej dwójce. Ja to sobie tam gdzieś w powietrzu się transformuje, standardowo w takiej formie ledwo widocznej, dopóki nie wyląduje. Jak wyląduje, to natychmiastowo się z tego formuje po prostu ściana ostrzy, które zaczynają ciąć. Wszystko w swoim zasięgu. Dokładnie tak. I to był rzut obronny też, nie? Na coś. Dokładnie tak. Na zręczność. Okej, okay, ale to jest jakby czar, więc w sumie on ma ułatwienie. To najpierw rzucę za łupieżce. Na zręczność, czyli 17, czyli pewnie wchodzi, czyli będzie połowa. Mm-hmm. Jeden za mózg, to na pewno mu nie weszło. I rzuć sobie obrażenia. To najpierw dla tego mózgu. Znaczy dla to jest jeden, jeden na raz, no, na wszystkich. Po prostu w tej turze. Dobra, bardzo. 28. Zabijasz ten mózg. Widzisz, jak po prostu ta chmura ostrzy rozcina go całego razem z tym lodem, który miał powbijany. Po prostu zrobi z niego taką sieczkę całkowitą. Po prostu nie ma w ogóle śladu, że to był mózg, tylko po prostu wszędzie części. Jeśli chodzi o łupieżce umysłu... Przepraszam, czy on no? nie ma na kondycji jakiegoś rzutu? Czy zamęt nie jest na podtrzymanie, na koncentrację przypadkiem? Nie wiem, więc pytam. Nie, nie, ale wy musicie po prostu z niego jakby wyjść, nie? A nie, sorry, to ja źle spojrzałam, jest, to rzucę sobie jeszcze na kondycję. Gdzie chyba no, to mu nie weszło, więc czujecie, że czar, który objął wasz umysł, który sprawił, że po prostu czuliście jakiś ucisk w głowie, ten ucisk wam zelżał i już możecie panować nad sobą w całości. Widzicie też, że trochę ten czar, który zrobił Elmenor swoim pierścieniem. Trochę te ostrza gdzieś pocięły delikatnie skórę tego łupieżcy umysłu, ale nie jest to jakoś mocno spektakularne. Atro. Okej. Okay. Dobra, to ja chcę w takim razie w bonus akcji szybko sięgam do plecaka, wypijam miksturę odporności na magię. Nawet nie wiem, czy sobie ją wpisałem, ale ją miałem, więc nie mam czego odznaczać. Tak, tak było. Wypijam miksturę odporności na magię. To mi daje ułatwienia w rzutach obronnych na magiczne efekty, tak? Tak jest. I podbiegam w stronę Elmenora, ale mijam go, dobiegając do jednej z kapsuł. Chcę rzucić okiem, kto tam jest. Czy to mi zajmie akcję, czy coś? Nie, nie zajmie ci to akcji, ale rzuć sobie D6, tutaj jest kotowaty. Widzę, kto tam jest i chcę... Okej, zajrzałem na front jej, tej kapsuły i chcę zrobić jeszcze krok jakby do tyłu, żeby jakby stać przy niej, ale bliżej jakby środka sali. Tak przy nogach tego kotowatego, jak w kapsule leży. Wyciągam te dwie kulki, w sumie chyba... No, wyciągam je. A widzisz też, że on jest całkiem mocno poraniony, jak coś. Kotowaty, czy...? Tak, tak, kotowaty. Okej. Okay. Ale w tym momencie jest nieprzytomny, nie jak coś też. No cóż. I dwiema kulkami będę strzelał w łupieżce umysłu. Z utrudnieniem, bo one mają 20 zasięgu normalnego i 60 na daleki, więc... Z utrudnieniem będą to rzuty. To jest dycha. Nie trafiasz. Kulka leci gdzieś. 11. 11 też nie. No to chowam się za tym, tą kapsułą. Wypuszczam tylko szybko dwie kulki w jego stronę. Gdzieś tam te kulki zostają odbite przez ścianę sztyletów, która sobie lata. I tutaj zajmuje połowę pomieszczenia. No i stoję za tą kapsułą. Mając nadzieję, że mi doda plus 2 do AC, jakby coś. No ona jest taka pionowa, nie? Więc... A, nie jest tak jak na mapie. No ale możesz się za nią schować, się... No, okej. Okay. Ona mniej więcej tyle będzie zajmować. Jesteś się w tym miejscu, po prostu, w którym jest, ona jest tak pionowa, więc możesz się za nią schować, więc plus 2 możesz mieć do AC. Dobra. I to wszystko, i to tak? Tyle. Tak, nunchaki w lewej ręce, jestem przygotowany dalej, żeby biec. Ile? Ja chcę się odsunąć w kierunku Atro trochę. Wyciągnę sobie łuki i strzały, ale będę strzelać w tego
typka, co to mało oberwał, co jest na trudnym terenie. Tego mrocznego, tak? Tego widzimy, prawda? Mm-hmm. Tak, tak, widzicie go. No. To w niego celuję, bo on jest dosyć blisko, a nie chcesz po mnie podłaził. Nie trafiłam? Nie. 16. Trafiony? Za 8. Także Mila się tam odsunęła, piałk, no i trafiła go gdzieś tam. Ale to pewnie bardziej taki drośnięcie, przycięłam mu ramię albo coś takiego. Wbija się twoja strzała w niego i po chwili zostaje płonięta. Co? Płonięta. Dobra. I to jest wszystko. Albo nie, a czy ja mogę jeszcze jakąś potkę wypić, czy coś takiego? Jako sama to akcja. Nie, jak sam nie, bonus. Nie, samemu bonus ten, sorry. To jest dobra, sobie. To ja sobie wypiję, ja nie wiem, co ten mackowaty jeszcze potrafi, ja chcę sobie wypić to coś od odporności psychicznej, tą potkę. Spoko. Emmo. Emma podejdzie do tego zakapturzonego czegoś i pchnie go mieczem. Dawaj. 16. Trafiasz. I to jest 18 punktów obrażeń dostaje? Dzigasz go i zabijasz. W sensie on się rozpłynie na ten pył szary. Skąd masz Snika? Snika posiadam z umiejętności zawadiacka śmiałość. A, bo już masz trzeci w tym łotrzyku, no. I to chodzi o to, że jak jestem tylko z przeciwnikiem, nie ma żadnych innych istot w obrębie 500 od nas, to mam Snika. Podklasa. Możesz sobie opisać, jak tam w niego celujesz. Po prostu podbiegam do niego i pcham mu miecz na wysokości serca, czy tam, gdzie powinno być serce. I w dalszym ciągu, sekunda, 15, 7 fitów i przesuwam się powoli, delikatnie do przodu, żeby się nie wypierdolić. Będę wszystko obludzone w stronę tego łupieżcy. Umysł. Tak, po tym chodzisz, to po prostu masz połowę ruchu, nie? Więc tak. Więc idę powoli, żeby się nie wypierdolić. Tak. Emo, gdy zaczynasz tak iść po tym śliskim terenie, żeby się na nim nie wywalić, w którymś momencie robisz kolejny krok i zauważasz, że to pole znika i znajdujesz się po prostu tuż przed tym stołem niebieskim na normalnej już powierzchni. Reszta też jesteście w stanie zauważyć, że po prostu to pole zniknęło. Mordegardzie, co robisz? Strzelam do przeciwnika, którego widzę. No jest tylko jeden w sumie, więc... No, to też do tego, którego widzę. Już kuszę wyjąłem na poprzednim tym, więc trafiam. To jest za mało, żeby go trafić. Myślę, że ta chmura ostrzy po prostu, którą gdzieś Elmenor zrobił, ten twój bełt spowalnia i on znika po prostu w tej chmurze ostrzy tuż przed twoim celem. Tak, i taka jest obłok takich biurek drewnianych. Znaczy obłoczek. Znaczy kurczę, masz nie. Magiczne. God damn it. Okej, okay, próbuję strzelać jeszcze raz. 24. Trafiony. I tu jest 12 punktów obrażeń. 7. 7. To skrytyka ci weszło tam to drugie. A, okej. Okay. 7 punktów obrażeń. Dobrze. Magicznych jak coś do myślenia. No wy chyba wszyscy macie praktycznie magiczne bronie. Nie, ja nie mam. No tak. Widzisz, jak twój bełt, Mordegardzie, trafia w twój cel. Tym razem wiedziałeś, że musisz większej siły użyć. I wbijasz się mu gdzieś tutaj w ramię i ten bełt znika, tak jak twoje znikają normalnie. Ale zauważysz, że rana jest mniejsza, bardziej powierzchowna niż powinna być z tą siłą, którą rzuciłeś. Więc tylko krzyczę, skubany oszukuje. Najpierw to obronny pokrocz. Weszło mu, ale rzuć sobie obrażenia. 18. Widzicie po prostu, jak łupieżca umysłu dostaje kolejne rany od tych ostrzy, które wirują wokół niego i zadając mu kolejne ciosy, są one dosyć płytkie, ale i tak czy siak robią jakieś rany, więc trochę go osłabiają. Widzicie, jak on ponownie zaczyna ruszać tymi mackami, które ma w miejscu ust, bierze ten kostur przed siebie. Ten kostur zaczyna ponownie świecić się na fioletowo i tym razem z tego kostura leci piorun, który leci w stronę Elmenora i Ili,
to leci na 100 fitów, więc po prostu zatrzymuje się na ścianie statku. Szerokości jest 5, więc bez problemu jest w stanie objąć Ile i Elmenora. I poproszę od was rzut obronny na zręczność. U mnie to 9. 18. To jest 28 punktów obrażeń od elektryczności. Udany rzut zmniejsza na połowę, czyli Ila dostajesz tylko połowę, Elmenorze ty dostajesz całość. Przyjmuję dzielnie. Tak, zostajecie podpaleni trochę tym fioletowym piorunem, którym dostajecie i widzicie, że po prostu pojawiają się takie fioletowe rysy na waszym ciele w miejscu, gdzie to trafiło. I on będzie się również przemieszczać tak, żeby odejść od tego, tutaj ma ten, gdzie więc raczej w tę stronę. Nie, spokojnie. I on się odsunie, żeby nie podchodzić do was, ale odejść z terenu, w którym są, jest ta chmura ostrzy. Elmnoż. No to w pierwszej kolejności na pewno bonus akcją przesunę tą chmurę ostrzy. Z powrotem na niego. A w swojej akcji rzucę wiszy smokery. Więc ja bym chciał przesunąć w taki sposób teraz to. Dobrze, ale ja rzucam jeszcze rzut obronny i rzuć obrażenia, bo zaczyna turę w tym. Jemu wchodzi, więc tylko połowę obrażeń dostanie. A on ma jakiś dodatek do tych 15? To było na kondycję czy na zręczność? No to ma plus spoko, 1 spoko. Ogólnie. Okej. No to za 16. Okej. Okay. Widzisz, że... Dobrze, i tu też będzie rzut obronny. To jest czar, więc z ułatwieniem. 11, więc mu nie wchodzi, więc dostaje jakby całość obrażeń. I ma utrudnienie w następnym ataku. Mhm. Widzicie, jak najpierw ta chmura ostrzy troszeczkę znowu go sieka po ciele, robiąc mu kolejne rany, ale te rany gdzieś dalej są dosyć płytkie, ale już jest ich całkiem dużo, więc zdecydowanie sprawiają, że ma trudności już jakieś z poruszaniem się, bo to go zaczyna pobolewać. I też widzicie, jak w którymś momencie patrzy się tak ze złością w stronę Elmenora. To wszystko? I jeszcze się przesunę. Dawaj. Tak. Pokryję się za Mordegardem, bo dostarczy mi ruchu na to. Możemy działać dalej. Dziękuję bardzo. Jak oberwie ci to oboje. Dobrze, ja w takim razie chcę podbiec jak najbliżej tej ściany, żeby mieć zasięg do niego, tego łupiażcy umysłu, robiąc miejsce obok siebie dla Emmy, która na pewno za niedługo do mnie dołączy. Ja się przesuwam tak po skosie od niego. Nie wiem, obrywam tym? To ma szerokość 5 stóp, nie? Więc chyba tak. No jest narysowane 5 stóp, nie? No. Dobrze, to sobie rzucę obronny w takim razie. Obrażenia wejść z tego, co Elmenor rzucał, te 32, tak, nie? Tak, okej. Okay. To jest obronny na? Zręczność. Bardzo dobrze. To 19. I czyli otrzymuję ile? O kurde, 16? Mhm. A miałem tymczasowe, więc okej, 10 mi schodzi tymczasowych. Z mikstury, którą wypiłem na poprzedniej sesji. I 6 wchodzi, dobra. Ale się nie przejmuję obrażeniami, bo już mój nunczak leci w jego głowę. Gdzieś tam po drodze moje przedramię zostaje posiekane trochę. Takie lekkie draski zostają na moim przedramieniu w momencie, kiedy nunczak po prostu uderza z impetem w jego omackowany łeb. I używam oczywiście Stunning Strike. Więc jak trafię? A to jest 18 na trafienie. Czy go trafiam? Trafiony. To otrzymuje 8 obrażeń magicznych i musi sobie rzucić na kondycję, rzut obronny. To jest po prostu twoja umiejętność, nie czar, nie? To jest moja umiejętność. To nie jest czar. Na kondycję? 13 stopień na kondycję. To 13 mam, bo mam plus 1. Czyli idealnie mu weszło. Dobrze. Chyba 13, bo to jest... Kurde, jaki jest mój DC? Mądrość plus biegłość. 8 plus mądrość plus biegłość. No to tak, mam 13 DC. No to atak trafił prosto gdzieś tam w jego ciało na pewno. Oberwał tym. Miało go ogłuszyć, nie ogłuszyło, więc ponawiam atak. Kolejny z drugiej strony nunczak leci. Jest 25 na trafienie. Trafiony. Kolejne 8 obrażeń.
I ponownie rzut obronny na kondycję poproszę. Służy wam kolejne ki, żeby go spróbować ogłuszyć. 10. No to do końca mojej następnej tury jest ogłuszony, nie może się ruszać, atakować, bonus akcji, wykonywać akcji, ma utrudnienie w rzutach na... Wait. Podeślij mi to. Ogólnie też pewnie jakby nie rzuca obronnego też pewnie na tą chmurę ostrzy, nie? Tylko dostaje obrażenie. No, z automatu ma fejla, nie? Nie, nie może się ruszać, może mówić tylko w półsłówkach, automatycznie fejluje rzuty obronne na siłę i zręczność i ataki w niego są ułatwione. Wysłałem to na czacie na tym, na rolu. I w tym momencie wykonam jeszcze w bonus akcji po prostu jeden zwykły atak. Nie będę nadużywał swoich zasobów. W tym momencie może się tutaj obrócić wszystko o 180 za niedługo, więc na razie zwykły atak, po prostu jeszcze będę go z piszczela chciał kopnąć. Też trochę mi piszczel posieka, ale już tak w tym stoję, więc... ale są ataki z ułatwieniem, więc 26 wchodzi. I to jest za 6 obrażeń. Ogólnie zadajesz mu trochę obrażeń tym łączakiem, widzisz, że robi się bardziej fioletowy w tych miejscach, które gdzieś uderzasz, ale na pewno są trochę mniejsze te ślady, niż się spodziewałeś. Dobrze, i... I zostaję w tym miejscu, myślę. Na razie. Chociaż on jest ogłuszony, nie może wykonać... Cofnę się o jeden. Cofnę się o jeden, żeby nie stać w tej chmurze, po prostu w tej ścianie sztyletów. On i tak nie może wykonać reakcji w tym momencie, więc... Jestem bezpieczny. I koniec. Ile? Dobrze, widzę, że Atro trochę bardziej odsłonił mi tego potwora. Przy czym Ila, zanim jeszcze strzeli, to musi trochę odgardać sobie włosy, bo je się zelektryzowały razem. To zresztą ona cała jest zelektryzowana teraz. Wygląda trochę jak straszydło, ale dobra, i tak napinamy łuk i strzelamy w ogłuszonego stwora. Wchodzi. To jest 20, nie? Tak, tak, za 10 punktów obrażeń. I zaraz strzela drugi raz. Też wchodzi, czyli 19 punktów obrażeń w niego leci. Strzała za strzałą, wbija mu się po prostu gdzieś, ja myślę, że w miejsce, gdzie powinien mieć miednicę. Te strzały zdecydowanie trafiają, zdecydowanie też zadają mu obrażenia i zdecydowanie zaczyna patrzeć na was z totalną wrogością na każdego z was po kolei, na tyle, na ile jest w stanie teraz, będąc nieruchomym. Coś jeszcze robisz? Ślinka mu tak ścieka po jednej z macek. Każde oko w inną stronę jednocześnie. Emma. Emma przebiegnie po stole, przybliżając się bliżej do tego mackowatego i wyceluje z kuszy i strzeli w niego. Dawaj. Jakbym tam stał, byś miał snika. Mam snika, bo jest ułatwienie. A no tak. Tak jest. No więc tak. To jest 27 na trafienie. Trafiasz? Aj, tylko 9 punktów. A nie, czekaj. Bo to 10 punktów obrażeń. Używam Action Surge, by wystrzelić po prostu jeszcze raz z kuszy w niego. I to jest 25 na trafienie. I to jest, czekaj, bo teraz 15 punktów obrażeń dostaję. To jest sneak raz na rundę. A przepraszam, tak. 8 punktów obrażeń dostaję. Gdzie celujesz tymi bełtami? Najzapewniej w mackowatą głowę. Wbijasz mu te bełty w jedną i w drugą mackę. Widzisz, że te macki się tak jakby rozcinają trochę, tak do połowy, przez twoje bełty i te bełty po prostu jakby przelatują na wylot przez te macki, nie? I lecą dalej, zadając mu jakieś obrażenia, nie? Coś jeszcze robisz? Nie, to wszystko. Mordegacie. Strzelam w dalszym ciągu. 11? Nie, niestety nie trafia. Chmura ostrzy zatrzymuje twój bełt i on się rozpływa. 23?
Trafiony. 16. Przy A, bo z ułatwieniem, tak, 16. 16, ale to i tak nie trafię. O, za 4 tylko. Delikatnie tylko twój bełt przelatuje gdzieś tak, mskając jego skórę i lecąc gdzieś dalej i wbijając się w ścianę i tam znikając. On tylko czuje przyjemne ochłodzenie. Dokładnie. I teraz on. On w sumie nic nie może zrobić, ale failuje na tą chmurę ostrzy. Elmenorze, rzuć obrażenia. 32 przecież rzucał wtedy. Ale to było no to na poprzednim. Sprawia. Teraz jest 26, dobra? Widzicie, że ta chmura ostrzy dosyć mocno go pokiereszowała w tym momencie. W sensie dalej zrobiła dosyć małe te rany, ale nacięła je dużo bardziej, te poprzednie, które były. Więc te rany już się zaczęły tak otwierać i jątrzyć bardzo mocno. Elmenorze? Ja się wysunę zza Mordegarda, przesunę się więc tutaj w to miejsce dotrę. Przesunę się zza Mordegarda, tak, i udam się w głąb sali, tak, żeby mieć przeciwnika w zasięgu. Ponownie rzucę na niego wiszy smokery, licząc na to, że w momencie, kiedy jest zajęty chmurą ostrzy, tak, nie będzie w stanie się przed tym po prostu czarem obronić. No i wiszy smoker. Proszę bardzo. I 2d6. Rzucam sobie obronny. Pełne obrażenia wchodzą. A, czyli 8. Nawet nie rzucam. Tak jest. On, widzicie już, że powoli gdzieś tam słabnie. Coś jeszcze robisz? Nie, dobrze. Atro? Ja podejdę ponownie do niego. Może jak z tobą skończymy, będziemy bardziej rozmowni. Najpierw się może poddaj łaskawie, bo skończysz gorzej. Wchodzę w zasięg chmury i jego. Rzuć sobie. Z ułatwieniem 24. Więc 13 obrażeń. Jesus, ale to robi damage. Więcej dostanę od tej chmury niż... No ale no. Jest to poświęcenie, na które jestem gotów. 13 to będzie... Ajajaj. 26. Odpalę ci potkę po wszystkim. Więc już jestem blisko połowy, ale nie zważam na ostrza, które latają wokół przeciwnika i nunchak leci w jego stronę ponownie w łeb, próbując go jeszcze dogłuszyć. 26 na trafienie. Trafione. Za 11 obrażeń magicznych. I rzut obronny na kondycję, poproszę. Nie wchodzi mu, więc ponownie go ogłuszasz. No i świetnie. Po ryju dostał, gdzieś tam odrzuciło ten jego obrzydliwy pysk z mackami. Ja się zamachuję ponownie, tym razem od dołu, żeby go tak w czoło przywalić, jak on się tam schyla. Tu jest 27 na trafienie. To jest 8 obrażeń magicznych, jak go nie zabijam. To jeszcze jest troszeczkę za mało, żeby go zabić albo ogłuszyć. Dobra. Już niedługo. I jeszcze... No, tak. Jak dostał po ryju, to jeszcze wysokiego high kicka mu kopię w tył głowy. W bonus akcji. 18 na trafienie. Trafione. 8 obrażeń magicznych i robię szybkie odstąpienie też w tym momencie, żeby mnie te ostrza nie siekały dalej. Znaczy 5 strób do tyłu po prostu bez odstąpienia, bo i tak nie może nic robić. Odstępujesz i widzisz, że nie tylko jest znieruchomiony, on też opada na ziemię w tej chmurze ostrzy, która zaczyna go siekać. Elmenor może przerwi. Chcemy go chyba żywego. No to ja szybkę bonus akcji. Zwijają się oszcza. Ale teraz nie twoja tura. No trudno. No ale to dostaje automatyczne obrażenia. No. Rzuć raz na obrażenia, ale raczej tak go nie zabije, tylko... No tak by dostał automatycznie. No. Akurat teraz musiały wejść fajne obrażenia. 40. No czy bo teoretycznie to by było jako... No bo nie, no nie, myślę, że by musiał jeszcze raz w tym stanąć, żeby go to zabiło całkowicie. W momencie tylko go rani bardziej, ale nie zabija jeszcze. Gdzieś tam oddycha resztkami swoich sił. To ostrza znikają i gdzieś tam ten pierścień wraca do mnie. Podchodzę do niego i go przekopuję na plecy, jak on upadł. W jakiejkolwiek pozycji, żeby leżał na wznak, noga na klatę i się nachylam, patrzę, czy czegoś nie zrobi. Nunchak w gotowości, żeby mu przyjebać jeszcze. Nie, on całkowicie ma zamknięte oczy, jest nieprzytomny. Może go ktoś związać? Najlepiej z mackami? Ema ma tą linę. No.
Magiczną. Nie mamy zwykłej liny? Mam zwykłą linę, po prostu niech ktoś go zwiąże. Dobra, dobra, już ja idę i chcę wyciągnąć od Atro linę i zacząć wiązać to paskudztwo. I chcę pomóc Ili. Jak tylko zaczną wiązać, już powiedzmy, że związali mu nadgarstki, potem zaczynają go obwiązywać, to ja pędem lecę do drugiej kapsuły. Ty macki na mordzie też mamy związać, Atro? Tak, i oczy, i wszystko, co może się przydać magicznemu. Dobra. Tam krzyczę z drugiego końca i podbiegam do tej kapsuły, w której nie leży kotowaty i nie wiem kto, więc zaglądam do niej. Gdzie to ma gębę? Nie wiem, może pod mackami. No rozgarnąć trzeba. Fuj, nie, Mordegard, nie, zwiążmy to. Wy zajmujecie się związywaniem łupieżcy umysłu. W tym momencie, Atro, podbiegasz do kapsuły i widzisz, faktycznie tam leży Trina, też aktualnie jest nieprzytomna, jest zamknięta w tej kapsule. No jak tam próbujesz ją gdzieś otworzyć tak z siłą czy coś, to no, kapsuły w tym momencie nie dasz rady otworzyć. Myślę, że będziesz potrzebować pomocy Elmenora do tego. Domyślam się, najpierw próbuję gdzieś tam szarpać coś ten, potem sobie przypominam, bo w amoku jakoś tego sobie nie skojarzyłem i najpierw chcę się nachylić, zobaczyć w jakim jest stanie, czy mogę ocenić w ogóle z zewnątrz, czy oddycha, czy jest poranienie. Medycynę? Jakieś rany na pewno widzisz na niej, to na pewno. Widzisz, że gdzieś tam oddycha, ale nie jesteś w stanie ocenić tego jakoś bardziej, nie? Dobra, musimy to otworzyć. Tu jest Trina, tam leży barman. Kotowaty. Elmenor, jakbym mógł cię prosić znaleźć cokolwiek, co może otworzyć te kapsuły. To idę w jego stronę, wyciągając sobie z tej swojej torby tą książkę ciekawostki o tych łupieżcach. I liczę na to, że coś znajdę i przyglądam się tej kapsule, tak, szukając jakiejś tej przycisku z napisem, albo szukając dźwigni podobnej do tej, która była na dole, z napisem zabij, uśpi, albo uwolnij. Gdy tak rozglądasz się po tych kapsułach, to zauważysz, że gdzieś z tyłu za kapsułą jest taki malutki panel i tam są tylko trzy przyciski, nie tak jak tam, że były cztery. Jest faktycznie jeden, że zabij, drugi, że uwolnij i trzeci oczyść. No to wiadomo, co klikam, nie? Oczyść, znaczy uwolnij. Ta kapsuła się otwiera. A ja wolnym krokiem zmierzam w stronę barmana. Jego też bez problemu uwolnisz, ale myślę, że twój czar czytania i rozumienia już znika. No to po prostu klikam, używasz. W międzyczasie jak tam idę, to po prostu klikam przycisk, który był taki sam jak na tamtej. No, udaje ci się otworzyć bez problemu. Ja dopadam do Triny. Te kapsuły w końcu stały, tak? W pozycji pionowej były? Tak. No to ona się tak rozchyla tak na boki, nie? No to i ta góra przezroczysta się tak otwiera. To oczekuję, że może wypaść, więc od razu próbuję ją łapać i wyciągnąć stamtąd. Położyć na ziemi delikatnie. Ona faktycznie tak, wiesz, tak leci w twoją stronę, łapiesz ją, kładziesz. Widzisz, że zaczęła oddychać troszeczkę głębiej, że te oddechy są już lepsze niż wydawały ci się, jak była w tej kapsule. W momencie, jak ją trzymasz i możesz się trochę przyjrzeć, to zauważasz faktycznie, że ma trochę śladów ciętych, ma też jakiś ślad nawet podobny do tego, co Ila z Elmenorem mają po tym piorunie od łupieżcy. Okej, chcę się jej przyjrzeć najpierw ponownie, bliżej, szukając tym razem może rzeczy, które by wskazywały na przemianę. Jakieś fioletowe zabarwienia, które nie są od błyskawicy. Myślę, że to też będzie na medycynę. Ewentualnie może być na wiedzę tajemną, bo to jest dosyć mało powszechna wiedza. To wolę na medycynę. 21 tym razem. Więc przypominasz sobie, że coś tam wspominali o tym, że te kijanki muszą gdzieś tam wpuścić, więc tak, wiesz, uchylasz jej trochę tam gdzieś powieki, żeby zobaczyć, czy z oczami jest wszystko okej. Gdzieś tam zaglądasz... Wszędzie, gdzie tylko praktycznie możesz, tam ją oglądasz całą. No i w sumie poza tymi ranami takimi zewnętrznymi nie zauważasz nic, co by mogło wskazywać na to, że jakaś przemiana w niej zachodzi. Okej. I wyciągam z torby... Czekaj, co my tu mamy? Mikstury leczenia 2D4 plus 2.
ostatnio moją i chcę jej delikatnie podać. I może reszta na razie. Dobrze, co robi reszta? Jak ściężycie łupieżce umysłu? No to może podejdę do tej kapsuły z tym kotowatym? Tam Elmenor też zmierzał, więc podchodzisz chwilkę przed tym, jak Elmenor podejdzie i Elmenor uwalnia tego kotowatego i on tak zaczyna wylatywać z tej kapsuły. To chcę go złapać. Bez problemu ci się to udaje, możesz go też położyć tak na ziemi. On jest też nieprzytomny, też poraniony, ale oddycha. Więc zaaplikuję mu miksturę leczenia 2D4 plus 2. Ile, Mordegard? Co robicie? Ja stoję przy tym łupieżcu umysłu i podziwiam, jak bardzo jest brzydki. Znaczy, ja stoję tak, wiesz, praktycznie z kuszą wycelowaną, bo nawet jak jest związany, to one mają jakieś te moce takie, wiesz, jakoś wpływają, więc jak spróbuję czegoś, to mu sprzedam bełta w twarz. Okej, okay, czyli pilnujecie. Dobrze. Emmo, karczmasz się budzi? Tak patrzę na ciebie. Po chwili zdaję sobie sprawę, tak po prostu odskakuje do tyłu i zaczyna się tak przesuwać do tyłu i tak rozgląda się, przerażony. Pokój dla pana? Matko. Ciepły posiłek? Śniadanie? To wy! Się łapie, bierze kilka głębokich oddechów. O, to tylko wy. O, jak dobrze. O, dziękuję. Ciepły posiłek. Pokój, tak, zdecydowanie. Tak. Czy coś jeszcze będziesz robić, Emma? Uspokajam go, klepiąc po ramieniu. O, dziękuję, jak dobrze. Jak dobrze. On tak zauważa tego łupieżcę umysłu i odsuwa cię kawałek jeszcze, ale ty go tam łapiesz, uspokajasz, mówisz, że wszystko w porządku, nie? I on po jakimś czasie gdzieś tam bierze się cały przychodek i faktycznie się uspokaja, siada. Na razie nie ma siły za bardzo się podnieść i opiera się gdzieś o tą kapsułę, w której przed chwilą leżał i patrzy się po prostu na nas. Atro, ty również wlewasz miksturę w Trinie. Trina zaczyna otwierać oczy. Na początku nie jest w stanie rozpoznać tego, co się wokół niej dzieje, więc też sprawia, gdzieś tam się zaczyna trochę motać w twoich ramionach, gdzieś się próbuje odsunąć, a po chwili tak widzisz w jej oczach takie zrozumienie. Spogląda na ciebie i po prostu automatycznie zawiesza się po prostu na twojej szyi, tak obejmując cię. I zaczyna płakać w twoich ramionach, mówiąc: jak dobrze, że jesteś, dziękuję. Odwzajemniam przytulenie i zamykam tylko oczy i milczę, oddychając spokojnie. Może nie spokojnie, tylko robię taki właśnie głębszy wdech i wydech ulgi po prostu. Jak dobrze, że nic ci się nie stało. Cieszę się, że tu jesteś. Mówiłem, że nie umrę. Jest dobrze. Będzie już wszystko dobrze. Już ci nic nie grozi. To było straszne. Ona tak po jakimś czasie puszcza trochę ten ucisk, jak odsuwa się kawałeczek od ciebie tylko po to, żeby po prostu cię pocałować tak dosyć długo i głęboko i potem spoglądać ci w oczy. I znowu cię przytula i sama nie wie do końca, co ma zrobić i tak po prostu raz patrzy na ciebie, raz cię przytula, cały czas jej łzy lecą. Po chwili tak zaczyna je ocierać, zaczyna rozglądać się po prostu po tym, co tutaj się stało. Ej, nie wiem, czy jeszcze nie mam jakiegoś śluzu na ustach, ale... No. Chyba najmniej ważna rzecz w tym momencie. Słuchaj. No, patrzę się też na drugi koniec pokoju, komnaty. Widzę, że wyciągnęli ojca i też chcę pomóc jej wstać i żebyśmy razem podeszli do niego. A Ila w międzyczasie tak dziubie z szału tego Itlida, tak sobie dziubiem, kłócam koło niego i z niego dziubię w różny sposób, w różne dziwne miejsca, macki, w coś tam, tak, nudzę się, więc... Badania robię, krak. Tak, na miarę możliwości Ili, Nie. Jak tak go dziubiesz, to wiesz, tam w niektórych momentach troszeczkę mocniej, to gdzieś tam ta krew jego fioletowa, ciemna zaczyna spływać i ona o dziwo nie wsiąka w statek. Statek go jej nie zjada. A, no dobra. Fuja. On pachnie jakoś dziwnie? Na pewno bardzo specyficznie. Nie znasz tego zapachu. Trochę brzydzi cię ten zapach, bo na pewno kojarzy ci się podobnie z jakimś... do fretki, tak? Dobra.
No pachnie, ale brzydko, no dobra. No brzydko, no nie jesteś w stanie rozpoznać tego zapachu, dziwnie, bo nie znasz takiego zapachu. No taki... Odrzucająco. No dobra, dobra. Odrzucacie, no. No to ja sobie tak wezmę tą strzałę i chcę wytrzeć o jego ubranie. I... Pachnie jak owoce morza przez te maski. Jakoś taką małżą. Tak. Dobrze, a w zasadzie to po co nam ten mackowaty? Wiesz co? Na początku myślałem, że nie otworzymy tych kapsuł bez niego. Ale może nam coś powiedzieć więcej o... Jeśli planują jakąś faktycznie inwazję, bo padały tu takie słowa. Myśleliście, czy statków nie ma więcej? To jest dobre pytanie. Czy nie przemienił... Jakby na liście Elmenora byli ludzie, którzy mieli napisane Ilifidzi, czy tam łupieżcy umysłu. Czy już jakiś nie zamienił? Czy się nie chowają w mieście i nie czekają na przemianę, nie wiedząc o tym? Jest parę rzeczy, których można by się było od niego dowiedzieć, zanim go... Coś z nim zrobicie. Tylko związany jest worek na łeb, żeby nikogo nie widział. Coś do paszczy, do tych macek, żeby nic nie wypowiedział. Nie wiem, czy oni w ogóle gadają, bo jak do nas gadał, to... W umyśle, ale jak rzucał zaklęcia, to raczej rękami i wzrokiem, więc działa to jak każdy inny mak, zakładam. Akurat jak z nimi sobie radzić, jeszcze wiem, więc nie może się ruszać. Ważne, żeby nikogo nie widział, nic nie widział. I najlepiej, żeby nic nie mówił, tylko no nie wiem, czy oni kurwa potrafią mówić. A to ogólnie jak z Triną szliście w stronę drugiej kapsuły, tam gdzie był karczmarz, to... Po drodze leżało ciało gdzieś tam z boku tej kapłanki, nie? I ono w tym momencie jest tak do połowy, powiedzmy tak do pasa, przykryte tym statkiem już, nie? I ono tak powoli zostaje wchłaniane przez niego. Reszta jak tam zerknie, to też może zauważyć. Po prostu wspominałam o Atro, bo on akurat wszedł niedaleko, nie? I gdy docieracie już do miejsca, gdzie jest Emma i karczmarz, to Trina puszcza cię na chwilę Atro i przytula swojego tatę, swojego przeszywanego tatę, ale tatę. I wpadają sobie w objęcia, też widać łzy na twarzy tego kotowatego, który patrzy na was po prostu z wdzięcznością. No, ja sobie wyobraziłem właśnie, że tak będzie, więc ja myślę, że tą wymianę samą to miałem, jak ona już właśnie do taty puszyła. A, i może kapłankę postaramy się zabrać, przynajmniej żeby jej pochówek normalny zrobić, a nie żeby nie została się pożywką dla statku. Ja bym chciał w ogóle podejść do tej kapłanki. Dobrze, i co chcesz zrobić, Elmenorze? Chcę zobaczyć, czy ona ma jakiś ten... nie wiem, jakiś wisior, prawda, czy coś takiego, jakiś pierścień. No ja coś na pewno będzie miała. To chcę jej to zabrać, w sensie jedną taką rzecz, na zasadzie pamiątki. Na pewno ma, myślę, wisior po prostu z bóstwem, po prostu z Shantiją. Okej. Okay. Zabiorę. No, naprawdę, Menor? No co? To jest dla mnie dodatkowo inspiracja. Pamiątki sobie zbiera. Ja chcę podejść i... to ciało tej kapłanki wydostać z tego czegoś, co ją oblega. No mów chwilę. Nie, chciałam przyznać, że Emma, może ja ci pomogę. Ja będę ją wyciągać, a ty powycinaj kawałki tego statku, co ją tam... Bo ja sobie to wyobrażam, że ona obrasta tym statkiem i wchłania się w niego do środka. Możecie spróbować ją z tego wyjąć. To może być dosyć trudne. Albo zwinne dłonie, albo na siłę, czyli atletyka. 22. Trochę wam to zajmuje, ale Emma jest na tyle zwinna, na tyle ma wprawę gdzieś tam w swoich dłoniach, że jest w stanie odpowiednio gdzieś tam wyginać jakby to ciało kapłanki, żeby je wysunąć spod tego śluzu, spod tego ciała statku i wysunąć je. Nie? Ona jest dosyć oblepiona jeszcze tym, ale jest poza. Dobrze nam poszło, bo nie zesztywniała jeszcze. Jest lżejsza o rzeczy osobiste. O, na pewno. Chcę się jej przyjrzeć, czy jakby on zdążył jej ten mózg wyżreć? Jak to wygląda?
Ogólnie to wygląda tak, że ona ma taką dziurę jakby w czole i faktycznie tam jest pusto w środku. Nie ma tego mózgu. A to jej gałki oczne nie powpadały do środka? Nie wiem, kurwa. Ja tam wątpię, że tam się cokolwiek zmieniło, oni się przestali na darmo. Mogło się po prostu... ma oczy doły. Mogło się po prostu... Ale czy są nie... połączone z mózgiem, jak wysysają mózg, to oczy też wchodzą do środka. No. To miejsce się zrobiło, tak ci próżnia taka i je wciągnęło do środka. Jest taka cieniutka niteczka, słuchaj, jak przetniesz, to uszy odpadną. Znaczy, no są nerwy od oka, ale te nerwy po prostu są zerwane, więc oczy są dalej gdzieś tam na swoim miejscu się trzymają. Nie bądźmy aż tak drastyczni. Czy jak położę ją na tym stole, to też zaczyna to ją wchłaniać? Nie. To oczy no, bo ten stół nie jest częścią statku, jakby tak stricte. Dobrze, więc składaj ją na stole na razie. Musisz zrobić to ostrożnie, bo tam były słoiki z kijankami, więc pewnie je przesuwasz gdzieś tam na bok, że tak delikatnie, żeby ich nie wylać, nie ten, i potem ją kładziesz. A to chyba ten statek, to tak patrząc, że tu są te kijanki i inne rzeczy, to co, wysadzamy go w powietrze? Jakoś? Udałoby się. Ja bym go zwodował, podpalił i żeby tam z nurtem sobie spłynął i wybuch czy coś. Mhm. Nie tutaj na pewno. Nie tu. Tylko my nie wiemy, czy on faktycznie wybuchnie, się spali, jak to jest mięso. Mięso się zbyt dobrze nie pali. Chcesz mieć na plaży takie coś? Słuchaj, jak wybuchnie nie, tak od środka, może go trochę rozerwie, tak jakby... Kwas może. Kwasem by było to dobrze polać. Skąd weźmiesz tyle kwasu? No właśnie, w tym problem. Może będzie miał... A nie, Elmener może gdzieś przeczyta... W sumie nie wiem. Dobra, pomyślimy, jak się stąd zabierzemy, co? No. Wychodzimy stąd. Kto bierze Brzydala? Najpierw to może go przeszukajmy i chcę go podejść z niego i go przeszukać. Kosturek. Nie chcę podejść do Triny i jej ojca i jakby wymienić tam parę słów, tak, pocieszenia, nie? Też. Jasne. Też ogólnie w momencie, jak tam wspominacie a propos rozwalania tego statku i tak dalej, to wspomina o tym, że... Znaczy mówi. Jak zostałam tutaj zabrana, to ten stwór robił coś przy tym stole i tam wyszły takie obrzydliwe macki i on potem je jakoś tak łączył ze sobą, potem je rozdzielał i miałam wrażenie, że ten statek jakby się wtedy przemieszczał, ale nie wiem do końca jak to do końca działało, ale mniej więcej może byłabym w stanie to odtworzyć, może da się go gdzieś wysłać, tylko nie wiem, czy zdążylibyśmy zanim to się przemieści. Tak. Myślę, że lepiej to wysadzić po prostu. No ale jakby nie dało rady tego wysadzić, to zawsze jest jakiś dodatkowy plan. No jak nie wysadzić, to posiekać na kawałki. Chyba, że ktoś się chce poświęcić. I co, zjeść ten statek? Możemy najpierw wyjść stąd i pójść do miasta. Wszystko możemy. Zagrożenie zostawić też ten statek na brzegu. Też możemy. No już go nikt go raczej nie ukradnie, chyba że się znajdzie następny łupieżca. Pamiętaj, że oni są połączeni jakoś, tak? No dobra, nie wiemy czy ze statkiem... Kurwa, mamy teraz jak go wysadzić? Chyba nie, więc chodźmy stąd. Wiesz, tam chyba na dole było coś, było wspominane. Tak, ale jak to wysadzisz? Są beczki z prochem. Masz ląd, masz długą linę, która starczy z okienka małego na samą plażę? Masz czym to nasączyć? Może Mordegard ma. Jezus, znaczy... Da się skombinować, ale nie w tym momencie. Właśnie, dajcie mi trochę stąd. Czasu. Ale czemu być takim spiętym? Spokojnie. Żyjemy. Jest dobrze. Tak, i nie chcę żyć ani sekundy dłużej na tym statku. Nie ucieknie, a jak ucieknie, to będziemy mieli z głowy. Ja chcę się zacząć kierować do wyjścia po prostu, do tej windy. A ja chcę sprawdzić, czy jestem w stanie przesunąć tego paskudę po zalinę, po podłodze, czy jest dla mnie za ciężki. Myślę, że trochę ci to może sprawić trudności, bo on jest dobra. Dosyć ciężki. E,
Kompania, no chyba nie zostawimy go tutaj teraz samego, nie? Ktoś mi pomoże. Nie, no jasne. Już. No. Czy moja deklaracja o tym, że go przeszukuję, poszła w eter i odbiła się od ściany? Nie, spokojnie. Spokojnie, po prostu zaczęłam mówić i ten. W tym czasie gdzieś, Emmo, przeszukiwałaś łupieżce umysłu? Na pewno, no wiadomo, ma ten kostur przy sobie, co możesz go zabrać. Nie ma go, bo go nie trzyma na pewno, więc... Tak, gdzieś obok niego, więc to możesz zabrać. Jeśli chodzi o jakieś rzeczy osobiste, no to w sumie no on raczej miał wszystko gdzieś przy sobie na statku. Nie ma żadnej innej broni, to na pewno. Gdzieś wśród jego po prostu rzeczy, które ma gdzieś tutaj w ciuchach, znajdujesz jeden magiczny zwój. To jest zwój, który robi czar piorun. Mogę ci go podesłać zaraz? Nie musisz. Dobrze. I poza tym znajdujesz jeden pierścień, który ma wygrawerowaną taką ośmiorniczkę z mackami. I w tym czasie właśnie Ila zaczyna go tak ciągnąć i czujesz, że po prostu ci go zabiera, ale już zdążyłaś całego przeszukać. Znaczy, zabieram mu to wszystko, nie? Jasne. Emma, weź jeszcze tego kostura. I co jeszcze mam wziąć? No ja wziąłem tylko tą poczwarę, no. Weź pod pachę ten kostur. Biorę ten kostur, wciskam go Mordegardowi. Masz, ty lubisz takie zabawki. I biorę tą kapłankę i wychodzę. Przerzucam sobie ją przez barek i wychodzę stąd. Znaczy idę na tą platformę, nie wychodzę, bo no. Jak wciskam kostur pod jedną pachę i tak, wiesz, biorę... pomagam w transporcie, tak? Dobra. Starając się nie zgubić i nie ogarnąć jakoś ze wszystkim. Tutaj różdżka, tu gdzieś ten kostur, także... No i jeszcze linek przez ciebie przekładam. To, spoko. Rozumiem, że wszyscy udajecie się do windy. Tak. Opuszczacie wszyscy razem statek, wychodzicie najpierw na trzecie, potem na drugie, potem na pierwsze piętro i potem wchodzicie schodami na pokład. I znajdujecie się dalej, na szczęście... Na plaży, znaczy na plaży, na porcie, w porcie, przy mieście. I schodzicie z tego statku po kolei, pomagacie zejść, czyli nie pomagacie zejść karczmarzowi, pomagacie sobie nawzajem zejść i też jakoś na dół spuszczacie tą kapłankę, to ciało kapłanki i idziecie w stronę miasta. Dziękuję bardzo za sesję. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki. Po dłuższej przerwie postanowiłem napisać jeszcze jeden utwór skierowany stricte w stronę Triny, bo no nigdy nie wiadomo tak naprawdę, w którą stronę jej serce kierowało się, kieruje się. A więc kogoż wreszcie lubi Trina? Co tu dużo mówić? Każdy, kto poezję moją zdaje się lubić, wie co napisze. Więc proszę o ciszę, kiedy historię wymyślam, w której być może... nawet coś zmyślam, bo gdy myślę o Atro i Trinie, to nawet chwila nie minie, aby nie wspomniał o uczuć potędze, które jak w opasłej księdze wylewają się między zdaniami tego pana i tamtej pani. W końcu na spacer poszli, nasi kochankowie nie doszli, ale co tam robili, jakie harce praktykowali, to ci, co moją poezję już dawno poznali, wiedzą doskonale. Że o miłosnych uniesieniach opowiadam, jakbym był w pijackim szale. Lecz tu ten utwór się kończy, bo przecież nie jestem przyzwoitką, aby ich gonić jak rasowy gończy.